Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną produkt od widza, ADBL, Black Outer. Nowość, no u mnie już starość, wiadomo, no dostałem go jak produkt prawdopodobnie się pojawił na rynku. No u mnie to no wszystko musi mieć czas i miejsce, niestety. Czekał aż pół roku albo i dłużej pewnie. Ale tak czy tak pozdrawiam kolegę, który mi to wysłał. Dostałem z gąbeczką, zobacz, super, nie? Napisane jest dressing plastiki zewnętrzne, ale gdzieś na internetach wyczytałem, że fantastycznie siedzi na oponach. Wczoraj wymyte, przestały całą noc. Nie miałem kiedy zaaplikować tego dressingu, bo już było za późno, więc odparowało wszystko, co miało odparować, słuchaj. Tasiemka klasycznie. No, odcinę, żeby zobaczyć, co jest 5. Podobno siedzi jak wściekły, ciekawy jestem. Na plastikach czy będę sprawdzał? Kurczę, ale na czym, jak ja wszędzie wszystko mam w powłokach? Tak naprawdę na Audi no nie mam na co. Na Mańku siedzi, od tamtej pory siedzi owatrol, nie ma zamiaru się ruszać. Volvo też, no ciężka bania, nie wiem. Może w komorze silnika sprawdzę, ale dobra, przejdźmy na razie do opon. Założę gumiaczki. Opony, jak widać, wyczyszczone perfekcyjnie. Odparowało wszystko, więc powinno ciągnąć jak głupie. Nążyczki chciałem powiedzieć. Nążyczki, pyk. Gąbeczkę czy wykorzystam? Oczywiście dostałem, wykorzystał, ale drugą sobie przygotowałem w razie czego, jakby ta nie dawała rady albo była słabej jakości, ale myślę, że kolega, który to wysłał, na pewno zadbał o to, żeby była, tak jest, fajna, gęsta, taka, można powiedzieć, że perfekcyjna. Chło, panie. Produkt w miarę płynny. Zobaczmy. Nie wiem, ile tego dawkować. O, moja ulubiona konsystencja takiego troszeczkę kremiku. No, super. Zapach. O, śmierdzi jak. Kurczę, niby gdzieś udaje szejka chyba. Szejk tak. Wiesz co, czuć, że to jest chemia, chemiczny taki zapach. Tam on postarany jest tak, żeby się czymś oszukać, ale słabo to wyszło. Jeżeli chodzi o zapach, no to szału nie ma. Dobra, nie wiem, czy nie za dużo. Zobaczmy. O, panie. Za dużo. Fenomenalnie się to aplikuje. No, fajnie. Czy gąbka jest fajna? Troszeczkę jest za niska i tak. No tutaj to za grubo. Wiesz co? Słabo się to aplikuje tą gąbką, jakoś tak muszę odwrócić, zebrać nadmiar. Słuchaj, bardzo trochę mi ten klasyczny dressing przypomina. On też robi taką od razu barierę. No, ale tu z wydajnością albo opona go pije, albo wydajność leży. Nie wiem, zobaczmy. Tak, słabo się go aplikuje, znaczy słabo. Fajnie się go aplikuje, z tym, że nie mogę wyczuć tej gąbki. Dobra. Tak, gąbeczka jest za płytka i ona mi się wyślizguje. Zdecydowanie produkt bardzo śliski. Więc tutaj, jeżeli chodzi o aplikację, polecam gąbkę wyższą, żeby można było ją dobrze złapać. Ale tę wykorzystam. Na tyle, zobaczymy. Słuchaj, dobra, druga strona. Chcę zebrać nadwyżkę. O panie, tutaj wszystkie nierówności, wszystko pokrywa idealnie. O, może być to kozak. Konsystencja też fajna. Aplikując go, o, widzisz, dobrze, że spadło tą stroną. Aplikując go, to tak jakbym właśnie kładł taki kremowy, taki jak lubię. Zdecydowanie dałem go za dużo. Okej. Okay. Nie no, wyślizguje mi się ta gąbka. No przepraszam, ale nic z tego nie będzie. Co mogę powiedzieć? Czy już? Ale śliskość, ujej. Ale jaka tłustość.
Strasznie tłusty. Ujujuj. Dobra, pająk. Tak. Tłuściutko i bez połysku. Czy mi się podoba? Bardzo. Z tego względu, że jest ciemno i nie błyszczy. Teraz tak, czy... Wiesz co? On cały czas taki tłusty. Dobra, spróbuję. Niepotrzebnie odklejałem. Chyba za dużo go dałem. W ogóle opona tak jakby go nie piła. Tak jakby zostawiał jakąś warstwę na oponie. Z tamtej strony kładłem tenzji i tam było o niebo lepiej, jeżeli chodzi o odparowywanie. Dobra, postaram się tą stroną zebrać resztę. Tak jakbym dał za dużo. No to tutaj, jeżeli chodzi o aplikację, no kurczę, słabo. Moim zdaniem. O. Zbierzemy nadwyżkę i zobaczymy, czy rzeczywiście sprawdzi się to, co mówię, że dałem za dużo produktu. No dobrze, sprawdźmy teraz. Cały czas jest taka, z tych literek jeszcze zaciąga. Tutaj już zebrałem, jest ok. No dobra, to tu mamy i tu już więcej nic nie kombinuję. A z tyłu dam go naprawdę grubo. I tam czuję, że będzie gruba przeprawa. Idziemy. Wygląd opony. Wiesz co, on tak troszeczkę podjeżdża tym DBL-em, ich typowym dressingiem. Taki właśnie połysk, no jest trochę sztuczny. Tak jak zresztą ten Tenzi też tak właśnie taką tworzy barierę, powłokę. Nadaje takie trochę sztuczności, no ale nic. O, tutaj będzie na dole paskudnie. Trudno. O, stryk na dach. Na karbon. I tam będzie najlepiej, niech się wygrzewa. Ale poślizg ma niesamowity. Ten produkt naprawdę. Na rękawicach to czuję, po prostu wszystko mi ucieka. Także tutaj, jeżeli chodzi o poślizg, to jest obłęd. Naprawdę, śliskość jest niebywała. No i teraz co? Teraz dajemy grubo. O, panie. Teraz to płyniemy. Ok, i lecimy. Tak. Oj, oj, oj. Jego się nie da grubo położyć, bo on zostawia takie mazy. Słuchaj, i tutaj tak. Jeżeli chodzi o aplikację, od razu mówię. Dajemy mało i dużo trzemy. Mocno. Tu już musimy używać siły przy tym dressingu. To nie jest taki dressing, że tak sobie szybko wskoczysz, zakończysz imprezę i znikasz. Tak, zdecydowanie. Musimy go wbić w oponę. No i ta gąbka już inaczej. Mam ją jak złapać, trzymać i tu sobie mogę pozwolić. O, pięknie. Ta ilość spokojnie mi wystarczyła na tą oponę. Tu dałem jej za dużo i tu już będzie się mazać. Więc co robię? Docieram, zbieram drugą stroną. I naprawdę tu używam siły. Niestety ten dressing, tak go czuję, że trzeba go naprawdę wbijać w tę oponę. Fu. Czy kłaść drugą porcję? No nie, no nie ma sensu. O kurde. No dobra, słuchaj, zostawiam. Czy położyć drugą porcję? Zobaczę z przodu, jak to wygląda. No ta aplikacja tak mi jakoś... nie bardzo. Jakoś mnie nie kupiło. Odcięcie widać jest, no przyciemnienie jest. Teraz tak, tutaj. O, poślizg jest, tak. Tutaj już jakby odparowało. No dobra. Słuchaj, jeszcze jedna porcja. Trudno. Co ma być, to będzie, nie? Ładujemy jeszcze jedną porcję. Zobaczymy. Zawsze tak robiłem, więc tutaj dlaczego tutaj ma tak nie być przy tym produkcie. Pomimo, że jest do plastików. Może na plastikach on inaczej leży. O, teraz go rozprowadzę tak delikatnie, żeby wszędzie uzupełnił. No, już zaczynamy wlatywać w połysk. No, druga porcja to już jest poważna sprawa, ale przyjemniej się kładzie. Już jest poślizg. I tak zostawię, słuchaj. Nic więcej nie będę robił. Czuję, że pierwsze mycie
to będzie zbieranie tej tłustości pędzlem. Będę go musiał znowu wypłukać tar removerem, bo będzie czarny. Dobra, i tak zostawiam. Tutaj już ewidentnie dla mnie w połysk. O, jakie przyciemnienie, ojej, o panie. Dla osób, teraz tak, dla osób, które lubią mocne przyciemnienie z takim, może nie plakowym połyskiem, ale takim optymalnym, to jest dobra opcja. Słuchaj, no miazga, podwójna porcja jest miażdżąca. Tutaj, gdzie starałem się tak położyć optymalnie i go zebrałem, wiesz co, no niestety właśnie nie pokrywa tych nierówności, no trudno. Ale uderzenie też całkiem przyjemne, całkiem fajnie. No te opony są jakie są, no niestety, i tutaj nigdy szału na nich nie będzie. Odcina, no tu jest zdecydowanie mniejsza. No tamto mnie zmiażdżyło. Zrobimy tak, że ja za chwilę autem wyjadę na całkowite słońce i zobaczymy, jak to będzie siedzieć w słońcu. Moim zdaniem będzie błyszczeć. Nie dotykam paluchami, bo wiem, że na pewno jest tuściutko i to zostawiam. Zobaczymy. Wieczorem o godzinie 17 jadę na trening. Do tej pory może by to wygrzać. Zobaczę, nie wiem. Może tak będzie najlepiej właśnie. Nie, nic nie będę wygrzewał, kurczę. Zostawię tak, jak jest. Słuchaj, jeżeli chodzi o aplikację, szału nie ma. Tak naprawdę opór. Moim zdaniem od początku do końca trzeba ją wbijać. I produktu trochę więcej, tak, wbić go w oponę, czyli jeździmy, wbijamy go mocno, odwracamy, docieramy. Jeżeli chcesz mieć mega przyciemnienie z delikatnym połyskiem, dodajesz drugą porcję i zostawiasz. I jest naprawdę fajnie. I czuć, że śliskość jest konkretna, tworzy to jakąś barierę, ale mam wrażenie, że opona jakby tego produktu nie piła. Że jakby nie brała tego, kurczę, produktu. Z tamtej strony przy tenzji jakoś tak to sprytniej poszło. No dobra, zobaczymy. Słuchaj, ja Ciebie zaproszę do dalszej części filmu. Zobacz, jak wyglądała trwałość tego produktu. Dzisiaj mamy 1 września. Tak się złożyło. Czy położę na plastiki? Zobaczę. Możliwe, że w dalszej części filmu zrobię test trwałości, a później może coś w komorze silnika. Gdzieś postaram się poszukać plastiku, żeby zobaczyć, jak produkt siedzi na plastikach. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Pierwsze mycie, jeżeli chodzi o produkt, słuchaj, jestem zdumiony. Naprawdę, jak to siedzi. Ewidentnie, ojej, śliskość, powłoka. Mam wrażenie, tak jakby opona miała na sobie powłokę. Zero trzymania się brudu. To jest pierwsze mycie. Dzisiaj mamy 15 września. O, od wczoraj jestem starszy o rok i bardziej zajebisty, żeby nie było. No oczywiście, wrodzona skromność, jak to ja. Ale wracając do produktu, słuchaj, kurczę, czyżby szykował się nowy król? Naprawdę. Jakość pokrycia w ogóle opony, a ona jest wredna. To, jak siedzi na tej oponie i to, jak się oczyszcza. Rewelacja, naprawdę. I słuchaj, pierwsze mycie i tak naprawdę, bo z reguły jest tak, że te opony, które są takie właśnie, zostawiają taką powłokę trochę tłustawą, znaczy ten nie zostawia takiej tłustawej powłoki, ona odparowała po kilku godzinach, więc fajnie położyć grubo i zostawić. I naprawdę pędzel czyściuteńki, czyli to wszystko usiadło w oponie i stworzyło taką powłokę. Na chwilę obecną jestem zajebiście zaskoczony, naprawdę. I ta opona wygląda jak przed chwilą po aplikacji, ale to jest pierwsze mycie. Mam nadzieję, że wytrzyma do 30 września, z tego względu, że będę robił trasę, pokona 600 km. To autko jednorazowo, więc tutaj, kurczę, byłoby miło, gdyby ten dressing posiedział jeszcze 2 tygodnie i później będzie miał taki test rzeczywiście trwałości. Na chwilę obecną się jaram i od razu mówię, grubo zostawiamy na kilka godzin. Odparowuje, wchłania się. No, piękna satyna. Piękna, naprawdę.
Miód. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do. Zimno, kurczę. U mnie prawie grudzień. Przymroziło pięknie, w garażu mam 1,5 stopnia. Więc szybciutko, jeżeli chodzi o produkt, bomba. Naprawdę bomba. 2 miesiące i ponad 3000 km, a te opony są naprawdę wredne. Tak jak było widać z przodu, kurczę, przy tej optymalnej aplikacji, no szału nie ma, ale ja polecam dwie porcje. Dwie ładne porcyjki i bomba. Naprawdę, co mnie cieszy przy tym produkcie, że samooczyszczanie, fantastyczne, prawie do końca to samooczyszczanie było widać, że ta opona jest chroniona. Zresztą, kurczę, no było widać odcięcie, że ten produkt siedzi, fakt, że hydro już nie było, produkt zachowuje się jak powłoka, naprawdę. Produkt zachowuje się jak powłoka, więc tutaj, znaczy ja tak osobiście tak naprawdę nie mam się do czego doczepić, po miesiącu chyba znika już taki przyjemny efekt, niestety. No nie każdy będzie siedział tyle czasu, nie każdy będzie jeździł tyle czasu, żeby nie uzupełniać, więc tutaj no, ja z racji testów zawsze się powtarzam, niestety jeżdżę z paskudnymi oponami. Jeżeli chodzi o plastiki, nie sprawdziłem. Nie miałem kiedy. Tak naprawdę jak mam zarzucić na czyjeś auto i tego nie widzieć, to jest bez sensu, albo zarzucić tak jak szwagra ten dressing i tak wisiał, takie nic, takie bzdura. Naprawdę bzdura, więc darowałem sobie, jak będę miał możliwość zarzucenia, może kurczę na Volvo kiedyś zarzucę na Carbon, bo produkt rzeczywiście, jeżeli chodzi o dressing, no bomba. Nie wiem, czy nie jest lepszy, kurczę, nawet od tego ich klasycznego dressingu do opon. Naprawdę, dla mnie mistrz, naprawdę mistrz, super.
od początku do końca, kurczę, rzeczywiście tył, ta podwójna porcja. Czułem, że ta opona cały czas jest chroniona. Pod tym względem, jeżeli chodzi o opony, rewelacja. Naprawdę bomba. No dobra, słuchaj, dziękuję za produkt. Tutaj w stronę kolegi oczywiście, od którego dostałem. Ciężko się skupić, zimno. Właśnie, to jest ta pora, gdzie no, robi się paskudnie. Jeżeli znajdę, tak jak mówiłem, jakiś pojazd, kurczę, lub... Znaczy, kurde, no u siebie nie mam gdzie... Komora silnika, która na Podszybiu, niby tak. Tu fajnie właśnie jakby jakiś plastik zewnętrzny, na którym, kurczę, to trwałość będzie taka miarodajna, kurczę, a jest ciężko. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Produkt naprawdę bomba. Konsystencja, aplikacja, trwałość i zabezpieczenie, bomba. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!